sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dziś moim i Państwa gościem przyjaciel naszego kanału Marek Meissner. Witam Cię serdecznie, Marku. Witam Cię, Mateuszu, witam Państwa. Marku, ja jadąc sobie dzisiaj rano po pracy do domu, głównym tematem w mediach mainstreamowych była wypowiedź do Donalda Trumpa, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, dotycząca kandydata NATO i kandydata dotycząca NATO artykułu 5, no i naszej części Europy. Marku, co na ten temat mówi świat? Dobrze, najpierw powiedzmy szczerze, że Trump jest kandydatem republikanów w tej chwili po tym, jak Nikki Haley została przez wspierających Trumpa praktycznie usunięta z listy wyborczej i z listy prawyborów, bo w następnym stanie też się znowu szykuje to samo, to kandydat jest jeden, Trump. I praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć już o GOP, bo tam trwa bardzo ostra walka wewnątrz GOP, ale można powiedzieć, że już 3/4 GOP-u to jest Trump's party. No ale jeżeli tak, to co powiedziano na świecie na temat tego oświadczenia? Po pierwsze, wybiła się bardzo ciekawa sprawa. Mianowicie, co powiedział Trump? Otóż jak się go posłucha, to on wcale nie mówił o żadnych 2% na obronę. I on wcale nie mówił o tym, że to dotyczy krajów, które tych 2% na obronę nie płacą. Dlaczego? Bo on powiedział po prostu they have pay. Co może znaczyć, że mają płacić Ameryce za ochronę. Tak jest. To już jest kompletny, to już jest coś kompletnego, wiesz, co wykracza poza możliwości poznawcze i myślenia, ale tu się przypomnieli Estończycy, mianowicie przypomnieli, że kiedy Trump był prezydentem i widział się z przywódcami krajów bałtyckich i oni go prosili o pomoc, bo Rosja była coraz wtedy bardziej agresywna, to on ich zaczął objeżdżać za to, że oni nie wydają dostatecznego procentu PKB na obronność, a wtedy Litwa, Łotwa i Estonia były liderami. One miały ponad 2% wtedy. Czyli że jego fakty nie interesują. Jego interesuje własna narracja. Tu ciekawa sprawa Dalton. Richard Dalton, taki dyplomata, były podsekretarz stanu w Foreign Office, powiedział, że Trump ma taką narrację. Kilka punktów, których się stale trzyma i do tych kilku punktów należy między innymi twierdzenie, że wszystkie organizacje międzynarodowe są do niczego, że one tylko powodują to, że Stany Zjednoczone płacą mnóstwo pieniędzy na coś, co się nie sprawdza i Stany Zjednoczone powinny iść własną drogą i to dotyczy w dużej mierze także NATO. No ale mamy reakcje takie, że na początek Dalton stwierdził, że tak naprawdę to mamy problem niezależnie od tego, kto wygra. Dlaczego? Dlatego, że zwolennicy Trumpa nawet przy przegranej Trumpa zostaną. Ta agenda zostanie. Następny prezydent, czy będzie się nazywał Biden, czy będzie się nazywał Trump, jeżeli wygra nawet Biden, to on będzie miał cały czas ten sam problem w Kongresie. Mało tego, on stwierdził, że to, co się działo przez ostatnich kilka lat, spowodowało erozję statusu USA jako super mocarstwa. Że ten status się skończył, że idziemy, Rosji i Chinom udało się przy pomocy wewnętrznych rozgrywek w Ameryce załatwić to, że świat się staje wielobiegunowy. To jest niestety widoczne i to będzie trwało. Jeżeli ktokolwiek wygra, jeżeli pojawiłby się super kandydat demokratów, który przejmie Bidena, przejmie głosy i wygra, to on też się zderzy z tym w Kongresie. Marku, ale no tu się... Mamy następną historię reakcji. Wejdę ci w zdanie, bo ja mam jednak jedną też wersję, no bo niewątpliwie demokraci przez lata też popełniali masę błędów. Ależ oczywiście tam była lewica,
Tak, tam była lewica, która się zachowywała zgoła idiotycznie, dla której, prawda, jeżeli mówiliśmy o wsparciu dla Ukrainy, to się odzywało, no tak, ale nasze państwo jest opresyjne, nasze państwo powinno przestać wspierać reżimy. Jakaś Ukraina to jest daleko. To jest dokładnie to samo. Taka, wiesz, taka końska narracja, takie końskie z klapkami na oczach, patrzenie wyłącznie na jakieś wycinkowe problemy wewnętrzne i to bardzo dobre uknuto określenie kampusowa lewica. Bo rzeczywiście to się dzieje na kampusach głównie, ale słuchaj, zauważmy. Gdy ja rozmawiam, wchodzę ci w zdanie, gdy ja rozmawiam z moim znajomym mieszkającym w Teksasie, który nie jest do końca zwolennikiem Trumpa, on mówi wprost, przynajmniej czynnik migracyjny bardzo wpływa na wyborców w Stanach Południowych i to nie jest problem tego typu, że on się bardzo sprzeciwia migracji do Stanów Zjednoczonych, tylko to, jak ona jest kontrolowana. Ależ oczywiście, że wpływa, z tym, że jeżeli będziemy już sprawiedliwi, to spójrzmy na to, jak wyglądała kontrola migracji w czasie pierwszej kadencji Trumpa. To było dokładnie to samo, był dokładnie ten sam problem. Tego problemu nie rozwiązano i kiedy się ten problem tak naprawdę pojawił? Tu się odwołam do Brytyjczyków, którzy zrobili analizę, do Imperial London College, który stwierdził, że problem migracji z południowej Ameryki to się pojawił w Stanach od momentu drugiego Busha. Czyli to już ma kawałek czasu, jak już powiedzieli tak, to co się stało, zamach na WTC, wojna z terrorem, przykryły narastające problemy graniczne. To jest to, co oni nazywają latynizacją Ameryki. To się nie podoba. To się nie podoba zwłaszcza WASPIS. WASPIS, czyli White Anglo-Saxon Protestant. To do tej pory dominująca warstwa w społeczeństwie amerykańskim. Do tej pory WASPIS to są głównie potomkowie Brytyjczyków, a Niemców, też Skandynawów, ale na przykład nie Irlandczyków. Irlandczycy też duże, tak samo jak Włosi, mieli duże problemy z adaptacją do amerykańskiego społeczeństwa. Ale WASPIS się nie podoba to, co się dzieje na granicy, nie podoba się od dawna, tylko że to już ten proces trwa już od 20 lat i nie zrobiono praktycznie nic, żeby go powstrzymać. To, że on jest używany, słuchaj, jako taki poręczny młotek w kolejnych kampaniach wyborczych, to dotyczy, że tego problemu, to pokazuje, że tego problemu w ogóle nie rozwiązano i ten problem jest bardzo trudny do rozwiązania. Sąd Najwyższy, mówiąc o przecinaniu drutów, stoi na stanowisku prawnego legalizmu. Tego trudno temu powiedzieć nie. Także tutaj jest ten spór, to tak naprawdę nie jest spór z Bidenem, to jest spór z orzeczeniem Sądu Najwyższego, bo federalni muszą to orzeczenie wykonać. No ale tu jest problem taki, że Teksas chce sam rządzić swoim terytorium. No i tutaj jest spór prawny. Do jakich granic Teksas może zarządzać swoim terytorium? Co jest w Konstytucji, co jest w pierwszej, drugiej i czternastej poprawce, a czego nie ma? Także tutaj mamy spór, który będzie się ciągnął bardzo długo, a ta imigracja będzie bardzo trudna do powstrzymania, bo to, co się dzieje w południowej Ameryce, to można określić w tej chwili jedynym określeniem kocioł. Kolejna sprawa. Niestabilność, kolejne dekady, dwie dekady niestabilności. W Meksyku rządzą gangi. Prezydent jest prorosyjski, no na litość boską. Idealne warunki do imigracji. Ja już nie mówię o Wenezueli, bo tam wszyscy wiedzą, jak to wygląda. Marku, ale przecież Teksas też nie został osamotniony, bo przecież kilkadziesiąt stanów popiera decyzję Łącznie 20, a jeszcze 6, tak trochę bardziej miękko, poparły Teksas oczywiście, ale zauważ, że tam nie ma problemu tego, co się u nas mówi, że Gwardię Narodową będą wysyłali. Nie, to jest poparcie werbalne. Poza tym Abbott też ma swoje, jako gubernator, też ma swoje za uszami.
bo teraz wyciągnęli mu konserwatyści przeciwko Trumpowi, że do tej pory on nie zrobił nic na granicy. I dopiero się ocknął, jak przyszła kampania wyborcza. Także tutaj to są bardzo złożone problemy wewnątrz amerykańskie. Ja bym chciał, żebyśmy powiedzieli kilka głosów z Europy, bo to najbardziej nas w tym momencie interesuje polityka europejska i tutaj najbardziej możemy oberwać rykoszetem. Dlaczego? Macron jako pierwszy się wypowiedział na temat tego, co powiedział Trump i oczywiście tutaj można powiedzieć przywalił solidnie. Dlaczego? Bo powiedział tak. Według Donalda Trumpa priorytetem Stanów Zjednoczonych w polityce zagranicznej są Stany Zjednoczone. Potem długo nic, Meksyk i Chiny. I stwierdził, że wobec tego, w takiej sytuacji, to on uważa, że, tutaj sięgnę do tego, co tutaj sobie zanotowałem, wynotowałem z przemówienia Macrona, mianowicie, że chce silnej Europy, w której Europa będzie w stanie obronić się sama. Będzie w stanie obronić się sama i przestanie być karłem w dziedzinie obronności, a istotnym graczem na scenie gospodarczej. Ciekawe, że on tutaj użył określenia Donalda Tuska, bo to się robi w tej chwili popularne, to co powiedział Tusk, mianowicie mówi się, że Tusk, przytacza się słowa Tuska, że Europa jest olbrzymem gospodarczym i karłem w dziedzinie obronności. Ale o co w tym momencie chodzi? Chodzi o to, że jak mówią analitycy francuscy, to, że było hasło Ameryka powróciła z 2020 roku, to było hasło kampanii Bidena, w ogóle ono się nie sprawdziło. Amerykanie się zrobili niestabilni, nieprzewidywalni i uwikłani we własne problemy. I to mówią Francuzi. Stoltenberg, Trump ryzykuje narażeniem wojsk amerykańskich i ich sojuszników. Jakiekolwiek sugestie, że sojusznicy nie będą się wzajemnie bronić, podważają całe nasze bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo USA i narażają europejskich i amerykańskich żołnierzy na zwiększone ryzyko. Tutaj Francuzi przypominają o jednej rzeczy. Przypominają o tym, że Trump napisał na X, że Stany Zjednoczone za jego kadencji, bo on uważa, że on za moment wygra, wszystkie programy pomocy zagranicznej skasują i zastąpią pożyczkami. Pożyczkami, które będą miały wysoką wymagalność, czyli będą na wysoki procent. No, następna sprawa. Co znaleźli Francuzi? Mianowicie znaleźli jego przemówienie z kampanii w New Hampshire, gdzie on stwierdził, że Stany Zjednoczone mają ogromną nierównowagę w handlu z Unią Europejską i że on obłoży cały import do Unii Europejskiej, z Unii Europejskiej takimi samymi cłami, jakie planuje dla Iranu i Chin, czyli 60-procentowymi. To oznacza wojnę handlową. I to wojnę, której no Unia też pewnie swoje salwy odda. Czyli stosunki między Stanami a Europą spadną do temperatury lodowca, a jakiekolwiek partnerstwo transatlantyckie będzie fikcją. Tutaj... No Marku, ale zobacz, ja jak ty cytując, ja też te wypowiedzi i francuskich, i polityków, i władz NATO, i polskiego premiera czytałem i mam jednak jedną obawę. Przyjmijmy scenariusz, że Trump wygrywa wybory. Czy tego typu wypowiedzi nie będą taką wodą na młyn dla niego i te stosunki właśnie z Europą? No nie patrzę na nie w dość kolorowych barwach w przypadku takich wypowiedzi. Dalton twierdzi, że czy tak, czy owak trwa praca za kulisami, żeby się dogadać ze sztabami kandydatów, obu. Natomiast mówi, że jedynym, co się da zrobić, jeżeli chodzi o
prezydenturę Trumpa, to jest zamrożenie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi na poziomie z końca jego prezydentury. Dlatego, że oni po prostu, powiedział tak, my mówimy do nich, oni nie chcą słuchać. Oni mają teorię. Oni nam mówią, że Europa powinna pójść własną drogą i Europa nie jest ważna dla nas. No tylko ja mam z tyłu głowy, Marku, cały czas wizytę Trumpa w Warszawie. No przecież no patrzę tutaj przez pryzmat, była taka wypowiedź w 1918 na konferencji pokojowej. 2018. A sprawa, nie, przepraszam, mówię o pierwszej wojnie światowej, czyli chyba to Roman Dmowski poruszał, czyli wszystko, a sprawa Polska, tak? No właśnie, a sprawa Polska, no bo przynajmniej w stosunku do Polski i jej bezpieczeństwa, to Trump był skłonny tutaj inwestować w to bezpieczeństwo. No padały z ust jego słowa o tej możliwej relokacji wojsk amerykańskich z Niemiec, które nie wywiązywały się według niego z zobowiązań wobec NATO właśnie do Polski. Więc jak uważasz, jak ewentualna prezydentura Trumpa wpłynie na nasze tutaj polskie bezpieczeństwo? Halo. Czekaj, coś mi się uciął. Tak, to ja ci Marku, od razu... to jak prezydentura Trumpa wpłynie na polskie bezpieczeństwo, ewentualna prezydentura? Problem w tym, że on obiecywał, a zrobił zupełnie coś innego, bo dwa tygodnie potem oświadczył, że on zabiera 12 500 żołnierzy z Niemiec na granicę z Meksykiem, a nie do Polski. Także to, co mówił Trump, oczywiście masz rację, że to, co mówił Trump, trzeba przez pewien filtr kampanii przefiltrować, ale pamiętajmy, że ta jego linia jest w jakiś sposób spójna, że on cały czas mówi praktycznie te same rzeczy, tylko zmienia, rozkłada inaczej akcenty. Ja się tego bardzo boję, że Stany Zjednoczone będą zajęte głównie sobą. I to niestety trzeba od razu powiedzieć. Tutaj powiedzmy szczerze o tym, że partnerstwo europejskie przy takich Niemcach, z jakimi mamy do czynienia w tej chwili, próba zmontowania jakiegoś europejskiego układu obronnego bez Ameryki, jest przy takich Niemcach, z jakimi mamy do czynienia, absolutnie niemożliwa. Dlaczego? Dlatego, że te Niemcy, które stoją cały czas w rozkroku między Ostpolitik Egona Bara, czyli na miłość boską nie denerwujcie Rosji, a powiedzmy nowymi kadrami, tak jak w tej chwili są zieloni, którzy są absolutnie, mimo tego jacy oni są w polityce gospodarczej, to oni w polityce zagranicznej są jastrzębiami. Oni całkowite wsparcie dla Ukrainy, wykluczanie Rosjan. Ostatnio polityczka zielonych powiedziała, że właściwie Niemcy powinni zbojkotować olimpiadę, jeżeli będzie tam rosyjska ekipa sportowa. Także wiesz, to tutaj się pojawiają nowi politycy, którzy nie mają obciążenia starymi, zarówno na prawicy, jak i na lewicy, bo to samo mamy w CDU, które jeżeli chodzi o to, jest dla mnie najbardziej taką partią, nazwijmy to najbliższą, jeżeli chodzi o ten obraz Europy i o to, co CDU by chciała widzieć i zamierza. Ale z drugiej strony pamiętajmy, nie na darmo Rosjanie inwestują w Sarę Wagenknecht i w AfD. Bo Tino Chrupalla, to jest udowodnione, wziął 11 milionów euro przez banki cypryjskie na rozwój partii. Oczywiście jak wiadomo, Cypr z zapałem udziela pożyczek partiom politycznym w całej Europie, zwłaszcza mając udziałowców z Rosji. No po prostu to jest taki samo sport. We Francji przecież, podobna sytuacja. Front Narodowy 21 milionów, a to już na pełnej. No i Marku, czy my się spłaca. Czy my jako Zachód nie przespaliśmy tej takiej dziejowej szansy właśnie przez tą taką ślepą politykę tych
polityków gdzieś zakochanych w Federacji Rosyjskiej właśnie do osłabienia, no bo były momenty, gdzie zjednoczenie Zachodu mogłoby doprowadzić do takiego naprawdę osłabienia Federacji Rosyjskiej Putina. Tutaj szapoba dla premiera Tuska, który wspomniał Reagana, no bo prawdopodobnie prezydent Reagan taką sytuację by wykorzystał, no ale... Ale jak to będzie wyglądać właśnie ale w kontekście naszego... Słuchaj, jak my żeśmy tutaj to wszystko, czy był chociaż jeden polityk na Zachodzie, na całym Zachodzie, w całych Stanach też, który by powiedział jednoznacznie, hola, stop, coś tu się z tą Rosją dzieje nie tak, trzeba ją powstrzymać. Nie było żadnego takiego. Baszowie tak samo. Pamiętaj, że byliśmy uwikłani w Afganistanie, gdzie trzeba było korzystać z pomocy Rosji i tam wtedy było jednoznaczne stwierdzenie, no nie możemy za bardzo tych ruskich drażnić, no bo od nich zależą nasze linie zaopatrzenia. To, że prowadziliśmy wojny misyjne, bo tak to było, nałożyło nam klapki na oczy. Myśmy no, ale potem mieliśmy Gruzję, mieliśmy Krym. Ale czy to zmieniło? Dalej żeśmy byli no w Afganistanie. Dopiero od 2014 roku, jak Rosja już brutalnie zaatakowała, dopiero to zaczęło się zmieniać. A już było za późno. Rosja 20 lat pracowała na ten stan rzeczy, który mamy w tej chwili. 20 lat werbowania agentów, tworzenia agentury wpływu, wszędzie, gdzie można było. Ta agentura się teraz ujawnia. Od no, ale wyprzedziłeś moje pytanie. Wyprzedziłeś moje pytanie, bo ja oglądając sobie cały ten nieszczęsny wywiad tego amerykańskiego dziennikarza z Putinem, no to z pewnością mogę wrócić do słów, które się pojawiały w przeszłości, w historii, czyli stwierdzenia o pożytecznych idiotach, no bo jeżeli mamy tak naprawdę dziennikarza, byłego dziennikarza bardzo popularnego w Stanach Zjednoczonych, przypomnijmy z Fox News, no tak się nie prowadzi dziennikarstwa, no to można było powiedzieć, że on ten wywiad prowadził tak, jakby rozmawiał ze swoim idolem. Słuchaj, przede wszystkim ten moment, kiedy Putin nagle oświadcza, że on doskonale wie, że Tucker Carlson aspirował za młodu do CIA i że mu się to nie udało. Jest to co prawda we wszystkich biografiach Carlsona i o tym wiadomo, to nie jest żadna sensacja, ale to znaczy, że to Putin się dobrze do tego wywiadu przygotował, a nie Carlson. To jest no jedno. Tak, no bo wiesz, jak ja te pytania słuchałem, to... To znaczy, wiesz, poza tym Putin ten wywiad spieprzył, to już Rosjanie mówią sami. Klan Kowalczuków przecież co powiedział, że on powinien zupełnie inaczej, on powinien mówić o konserwatywnych wartościach, o konserwatywnej wspólnocie, a tu jakieś pierdoły, tak, to Naryszkin winien. Tutaj Miediński by do tego nie dopuścił, tego typu rzeczy. Czyli od strony Putina też ten wywiad został zawalony. Ale Rosja doprowadziła do sytuacji, w której my nie wiemy, czy dany człowiek jest tylko paliezny i durak, czy po prostu agent. Bo i tak może być. No, pełna zgoda. Oczywiście o mnie cały czas mówią, że ja ruskich widzę pod każdym łóżkiem. No to okej, widzę. A co się okazało z nienacka, że w otoczeniu byłego premiera Katalonii było przynajmniej dwoje agentów SWR? No, a co się dzieje, jak się okazało, że Rosjanie współfinansowali i prawdopodobnie częściowo nakręcali rebelię katalońską, a teraz mamy strajki rolników, prawda? Mamy strajki rolników we Francji, w Niemczech i tak dalej. I któż to się pojawia na strajkach rolników w roli lidera francuskich? Victor Lenta. Może przypomnimy, kto to jest Victor Lenta. Niesłychanie zasłużony Francuz, walczący w batalionie donbaskim i ługańskim po stronie Rosji w 2015 roku. Potem jeden z organizatorów protestów żółtych kamizelek teraz pojawia się nagle na protestach rolników jako jeden z organizatorów. No po prostu przechodził z tragarzami pewnie, nie? Tak, Marku, tylko ja tutaj patrzę na to wszystko pod innym gruntem. Czy jednak
Zachód, mówię tutaj powiedzmy o zachodniej Europie, żyjąc w tym przeświadczeniu wiecznego pokoju, zajmując się sprawami, nie do końca tymi sprawami, o których oczekuje społeczeństwo, bo jak ja wczoraj nawet czytam informację, że w momencie, gdy trwa konflikt na Ukrainie, w Radzie Europejskiej powstaje raport o emisji CO2 w siłach zbrojnych, no to ludzie tak patrzą sobie, wiesz, ci bardziej konserwatywni mówią, no tak, no okej, może ta Ukraina jest gdzieś daleko, ale Putin sobie przez ten okres wyrobił taką markę obrońcy konserwatyzmu, tak, takiego... No ta marka już trzaska, ta marka już trzaska, ale tu o to chodzi, no że... No właśnie. Tak, tu o to chodzi, że na pewno, ale nie mieszajmy jabłek z gruszkami, takie raporty będą. Powstawać muszą. Na razie nic z nich nie wynika i długo jeszcze nic z nich nie wyniknie. Z jednego zasadniczego powodu to jest, wiesz, wiele naszych problemów jest takich, jak burmistrza Lyon z czasów wizyty Napoleona. Mianowicie Napoleon spytał go, czemu jako cesarzowi nie oddano mu honoru salutu z 21 dział. Powodów jest wiele, odpowiedział burmistrz. Pierwszy jest taki, że nie mamy armat. No więc nie mamy armat, tutaj nie mamy armat finansowych. Kryzysy, które były, ostatni pandemiczny, przeorały praktycznie całą gospodarkę Europy. W tej chwili jak spojrzysz na to, co się dzieje w gospodarce eurozony, to mówią stagnacja na pograniczu recesji. I być może ta recesja przyjdzie. Jedyną dobrą wiadomością, którą ma do przekazania Europejski Bank Centralny, jest fakt, że bezrobocie spada, jak na razie na to jest tutaj bardzo dużo dowodów i ten trend się prawdopodobnie utrzyma. Europa ma jeden problem, delokacja przemysłu. Turbokapitalizm zrobił potworne straty. Potworne straty zrobiła fałszywa koncepcja przenoszenia relokacji przemysłu do Azji, głównie do Chin. Teraz ten przemysł musi wrócić. Chińczycy bardzo ostro działają na tej niwie, żeby to ich przemysł wrócił do Unii, a nie unijny do Unii, więc tutaj spory z Komisją Europejską są nieuniknione i te spory już następują, tak jak sprawa wokół samochodów elektrycznych, gdzie rzeczywiście Chińczycy nie dość, że grają nieczysto, to jeszcze bezczelnie. No tutaj mamy taki dowodzik mały. Wszystkie samochody elektryczne chińskie są subsydiowane bardzo ostro, prawda? Państwowo. Unia chce nałożyć karne cła, rozpoczęła postępowanie i stwierdziła, samochody elektryczne unijne to są samochody produkowane na terenie Unii. Nie ma żadnych innych, prawda? No i teraz tak. Chińczycy doszli do wniosku, największa ich firma, która już wyprzedza Teslę, BYD, doszło do wniosku, że jak tak, to oni wybudują europejską fabrykę, będą mieli europejskie samochody. Żaden kraj się na to nie zgodził, łącznie z Polską, ale zgodził się jeden. Zgadnij jaki. Czyżby Węgry? Ależ dokładnie. I to, żeby było śmieszniej, to ta fabryka powstanie w okolicach Gier na pograniczu węgiersko-serbskim. Praktycznie. Także wiesz, no tak to wygląda. No, jesteśmy uwikłani w sprawy gospodarcze, które są kluczowe. Teraz dochodzi obronność. Trzeba zacząć wreszcie wydawać pieniądze na obronność. Tutaj za moment bardzo ciekawa sprawa i to ogłoszę z wyprzedzeniem. Idzie do kosza procedura nadmiernego deficytu w Unii. W zamian za to będzie przedłużona procedura wychodzenia z deficytu, dlatego że mają się liczyć wydatki obronne. W tym momencie, jeżeli wydajesz dużo na obronę i przekroczyłeś deficyt, to masz luźniejsze warunki wychodzenia z tego deficytu. Czyli jakoś tam ta Unia się budzi, powoli bardzo, ale się budzi. Jakoś tam coś się tutaj w tej dziedzinie dzieje.
Pytasz, czy zmarnowaliśmy ostatnie 20 lat. Tak, cały Zachód zmarnował kolektywnie ostatnie 20 lat. No ale Zachód uwikłany w wojny, które, no tutaj trzeba przyznać rację, postkolonialne, bo to myśmy to spowodowali, to nasi zachodni politycy w 18 roku i 19 kreślili te linie na piasku, które się miały stać granicami na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Teraz myśmy sobie sami urządzili problem. Wtedy. Bo wtedy to jeszcze mieliśmy nad tym jako taką kontrolę, prawda? Teraz to nie mamy żadnej. To znaczy, oni tam cały czas rozstrzygają problemy siłowo. To będzie tak trwało. To będzie tak trwało. No ale zgodzisz się, że tam, gdzie pojawiły się zgrzyty, to pojawili się Rosjanie. Ależ oczywiście, dlaczego się mieli pojawić. Iran, przecież Afryka. Mamy dowody na, ale wiesz, to jest też ciekawa sprawa, bo jak się poczyta źródła afrykańskie i jak się poczyta źródła rosyjskie, to okazuje się, że oni sami mają problem, bo gdzie, jak w jakimś kraju się osłabią, tak jak w Mali, to natychmiast na ich plecach do tego kraju wjeżdżają Chińczycy. I już dwie misje wojskowe chińskie są w Mali. Zarejestrowano kilkanaście co najmniej lądowań I-20, czyli tych największych transportowców chińskich armijnych. Mamy już misję gospodarczą w Mali, a Rosjanie się tam osłabili. No i to, wiesz, Rosja wchodzi, ale czuje oddech chiński na plecach. Tak to wygląda. No widać to właśnie najlepiej na przykładach państw afrykańskich. Marku, na koniec jeszcze króciutko już. Czy te wypowiedzi Donalda Trumpa, wspomniałeś też po części już o tym, otworzą właśnie furtkę do stworzenia systemu europejskiego bezpieczeństwa, czy jednak nadal będziemy sobie tylko debatować? Nie spodziewałem się, żeby to było szybko. Potrzebna tak naprawdę wszystko by załatwiła jedna zmiana. Pokoleniowa zmiana w Niemczech polityków. No ale zgodzisz się, że obserwujemy zmianę we Francji, bo ta narracja francuska od kilku tygodni się bardzo zmienia. Tak, bo tam widzisz i dlatego mówię, że jedyną przeszkodą są Niemcy. Dlaczego? Dlatego, że Francuzi na własnej skórze zrozumieli w Afryce, co to znaczy ekspansja rosyjska. Tam nawet zginęło kilkunastu żołnierzy francuskich zastrzelonych przez Wagnerowców, o czym nie ma mowy w oficjalnych źródłach francuskich, ale o czym pisała na przykład anglojęzyczna gazeta z Mali, że w kilku wypadkach, przypadkowych strzelaninach, jak to ładnie określono, Wagnerowcy łącznie zabili coś 12 żołnierzy francuskich. I to musiało zostać bez kary. Czy zostało bez kary, to ja nie wiem. Legia nie wybacza. To jest nie tyle Legia Warszawa, ile Legia cudzoziemska. Myślę, że obie nie wybaczają. Tak. I myślę, że coś tam się działo, wiesz. Myślę, że Wagnerowcy wrócili do domu w składzie takim trochę, tak jakby zmniejszonym, umniejszonym wybitnie. Tam jest jeszcze inna interesująca sprawa. Wagnera już nie ma tak naprawdę jako struktury. Natomiast część Wagnerowców się wyemancypowała, o czym piszą tamtejsze źródła, znalazła sobie afrykańskie żony, znalazła sobie miejsce w tamtejszym establishmencie i oni są teraz super Malijczykami, super Nigryjczykami, super Gańczykami. I co oni mówią? Oni mówią: żadnych kolonizatorów. I francuskich, i rosyjskich. Dokładnie. Matko, to może obrońcy praw człowieka. To są obrońcy własnej tożsamości afrykańskiej w tej chwili. Nieważne, że biali. Może biali, ale zawsze czuli się czarnymi. Tak, czarni w sercu. Marku, ale bardziej także, wiesz, przyglądamy. Tutaj sytuacja jest niesamowicie płynna. Wiesz, no możemy powiedzieć, że
to, co mówią Chińczycy, bo byś żył w ciekawych czasach, to jest naprawdę bardzo twarde przekleństwo. Czujemy to na sobie. No i tym, co mówią, że słowa Trumpa dotyczą najbardziej Niemców, my się możemy czuć bezpieczni, to ja tylko powiem jedno. Między Rosją a Niemcami jest Polska. Trzeba cały czas myśleć o Polsce. O Polsce. Znaczy ja zawsze czytam komentarze moich widzów, czytam komentarze na Twitterze, no i właśnie to stwierdzenie się najczęściej pojawia. My możemy spać spokojnie. No ja zawsze mówię nie do końca, no bo jednak trzeba dokładnie analizować. Bez Niemców i bez dobrych relacji Berlina z Waszyngtonem może być tu bardzo różnie. Marku, bacznie przyglądamy się temu, co dzieje się. Na sam koniec jedno stwierdzenie. Tadeusz Konwicki. Żyjemy w przeciągu między Niemcami a Rosją i w tym przeciągu jest cała nasza historia. Tak jest. No i tym akcentem kończymy dzisiejszy wywiad. Marku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. My bacznie przyglądamy bardzo się temu. Przyglądamy się, co się dzieje. W Stanach Zjednoczonych. Odsyłam Państwa na media społecznościowe Marka, do których link znajdziecie w opisie tego materiału. Zachęcam do zasubskrybowania War Newsa i widzimy się niebawem na kolejnym wywiadzie. A moim Państwa gościem był Marek Meissner. Dziękuję bardzo Mateuszu, do widzenia. Sponsorem programu były Militaria.pl.